Okiem służb specjalnych, czyli podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaprasza Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Psichuszka. To może zacznę od tego, o czym dzisiaj nie będzie. Otóż nie będę mówił o psychuszkach, czyli wykorzystywaniu szpitali psychiatrycznych do rozprawiania się z opozycją i decydentami, nawet jeśli te sformułowania są na wyrost, w nieistniejącym już państwie, czyli Rosji Radzieckiej. O tym nie będzie. Poruszę jednak tematykę, która co prawda niezbyt mi leży, ale budzi za to zainteresowanie wielu odbiorców tego podcastu i bloga. Otrzymałem naprawdę sporo próśb o poruszenie tematyki psi. Służby tajne, służby specjalne, same z siebie kojarzą się z tajemnicą. Czynnik psi jest również synonimem tajemnicy, czyli dzisiaj będzie o tajemnicach tajemnic. Tyle jeśli chodzi o marketing, bo z praktycznej strony to z tym czynnikiem psi jest po prostu różnie. Więcej w tym sensacji niż sensu. Bo czymże jest to całe szpiegostwo psychotroniczne? Wykorzystywanie podsłuchów budzi ciekawość. Najnowszy sprzęt szpiegowski, o którym nie przeczytamy na żadnych oficjalnych łamach, również. Tą samą nutę w człowieku porusza wykorzystanie jasnowidzów, astrologów, a nawet kontaktowanie się z obcymi. Środki psychotropowe umożliwiają to wszystko, nie tylko zresztą one. Przecież to rewelacyjny sposób maskowania zupełnie innych działań. Czy nie lepiej przekazać dane od jasnowidza, niż ujawnić dobrze uplasowane źródło informacji? Tych historii jest naprawdę sporo. Ja opowiem Ci w tym odcinku tylko kilka dotyczących tego, co możemy zaliczyć do szpiegostwa z czynnikiem psi. Tyle, że opowieści te stoją twardo na gruncie. Z planety Ziemia nie odlecimy. Zaczynamy! Lepiej cicho dumać, czyli LSD. Różne eksperymenty CIA ujrzały już światło dzienne. Ich cechą wspólną były tortury. Wiemy już dosyć sporo na temat tego, jak w latach 1953-73 CIA pracowała nad kontrolowaniem ludzkich umysłów. I okazuje się, że eksperymenty prowadzone w ramach programu MK-Ultra bardzo często nie miały nic wspólnego z nauką, ale z torturami ludzi. Mimowolnych uczestników zresztą już wiele. Teoretycznie celem projektu MK-Ultra było zbadanie możliwości kontroli ludzkiego umysłu poprzez zastosowanie najróżniejszych form stymulacji – chemicznej, elektrycznej, mieszanej – oraz perswazji wpływania na percepcję podprogową, czyli postrzeganie podprogowe i wielu innych. W toku dochodzeń prowadzonych niezależnie przez dwie komisje, prezydencką i senacką, udowodniono, że były one bardzo brutalne, zaś obiektami badań byli nieświadomi tego obywatele Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Nie był to jedyny przykład poświęcania jednostek w imię większego dobra. Tak przynajmniej tłumaczą to szaleńcy prowadzący kontrowersyjne eksperymenty medyczne. Wystarczy wspomnieć Tuskegee, Gwatemalę, gdzie amerykańscy uczeni zarażali obywateli kiłą, czy też przypadek z 2016 roku, kiedy to koncern farmaceutyczny testował na pacjentach z Rumunii środki psychotropowe bez ich zgody. Ponieważ odbywało się to w całkowitej tajemnicy i było traktowane w kategoriach teorii spiskowej, to też nie ma co się dziwić, iż do dnia dzisiejszego podejrzewa się służby specjalne o prowadzenie różnorodnych, niejawnych i nielegalnych projektów naukowych czy też paranaukowych. CIA poszukiwała m.in. substancji, które powodując chaos myślowy, zdyskredytują jakąś osobę w oczach opinii publicznej, związków, które powodują amnezję czy na przykład zwiększenie zależności od innej osoby. Poszukiwano również związku, który w niewykrywalnych ilościach obniżyłby na przykład wydajność pracy dużej liczby osób na danym terenie. W tym celu CIA badało nawet trasy migracji ptaków, by potencjalnie wykorzystać zwierzęta jako roznosicieli psychotycznych związków.
Inną stosowaną przez tych badaczy, to już w cudzysłowie, techniką było wstrzyknięcie w jedną rękę barbituranu, to jest środek nasenny, a w drugą, po krótkiej chwili, gdy badany już zasypiał, amfetaminy, w efekcie czego przesłuchiwany zaczynał tracić kontrolę nad własnymi wypowiedziami, co ponoć niekiedy prowadziło do pozyskania odpowiedzi na zadane pytania. Badanym podawano duże dawki substancji psychoaktywnych, po to przecież wymyślono na przykład LSD, poddawano ich elektrowstrząsom, stosowano hipnozę i deprywację sensoryczną. Ta ostatnia polega na zamierzonej redukcji bodźców działających na jeden lub kilka zmysłów. Tak proste rekwizyty jak opaski na oczy, worki czy nauszniki mogą czasowo pozbawić odpowiednio wzroku lub słuchu, ale bardziej złożone przyrządy powodują czasową utratę zmysłów węchu, dotyku i smaku, a także odczuwania ciepła i ciążenia. Krótkotrwała deprywacja sensoryczna może być dla organizmu relaksująca. Jednak długotrwała prowadzi do skrajnego niepokoju, halucynacji, natłoku myśli, depresji oraz zachowań aspołecznych. I tak badano wpływ izolacji na umysł i percepcję, czyli postrzeganie, w najróżniejszej formie. Szefem projektu był chemik, nazwany przez publicystów i dziennikarzy doktor Śmierć. A to dlatego, iż za maską spokojnego badacza, który jest oddany nauce, był on po prostu wielokrotnym zabójcą, do końca wierzącym w słuszność sprawy i że to, co robił, było podyktowane wyższym dobrem – ochroną Ameryki. W czasie II wojny światowej kimś takim był dr Mengele. Zresztą eksperymentujący na ludziach psychonaukowcy mogli liczyć na wsparcie instytucji państwowych ówczesnego niemieckiego państwa, a ich pacjentów nazywano Krankengut, czyli chory towar. Cóż, zbrodnicze eksperymenty na ludziach prowadzone w niemieckich, jak i w japońskich obozach koncentracyjnych były inspiracją dla Gottlieba. A to już ponury żart historii, gdyż był on potomkiem Żydów. No cóż, w końcu 1938 roku człowiekiem roku tygodnika Time został ogłoszony przywódca ówczesnych hitlerowskich Niemiec. Co ciekawe, projekt MK Ultra był odpowiedzią na używanie technik kontroli umysłów przez ZSRR, a także Chińczyków i Koreę Północną na jeńcach wojennych USA podczas wojny koreańskiej. Gottlieb zaczął swe eksperymenty na więźniach CIA, ale nie miał najmniejszych oporów, by wypróbowywać swoje psychodeliczne specyfiki na kompletnie tego nieświadomych, przypadkowych ludziach, także i upośledzonych dzieciach. Ba! Eksperymentował na kolegach z pracy i to bez ich wiedzy i zgody. I jeden z takich eksperymentów zakończył się tragedią już w listopadzie 1953 roku, czyli kilka miesięcy po rozpoczęciu tego projektu, projektu MK Ultra. Gottlieb podczas spotkania podał trzem uczestnikom znaczną ilość LSD, które rozpuścił w alkoholu. Jeden z nich, dr Frank Olson, pod wpływem mieszaniny alkoholu i LSD wpadł w psychozę, z której już nigdy nie wyszedł. I kilka dni później wyskoczył z okna jednego z nowojorskich hoteli. Zginął na miejscu. Z kolei psychiatra działający w Kanadzie Donald Cameron, notabene pierwszy przewodniczący Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego, wprowadzał pacjentów w śpiączkę farmakologiczną trwającą miesiącami, poddając ich praniu mózgów. Wiele osób traciło później pamięć i miało różnorodne zaburzenia, na przykład utracili zdolność mowy, nie poznawali bliskich i wiele innych. Obiekty do tych badań Cameron wybierał spośród osób, które do niego trafiały, nawet z błahymi problemami psychicznymi. A po zabiegach wielu zapomniało, kim było. W wyniku paniki wywołanej przez aferę Watergate w 1973 roku ówczesny dyrektor CIA Richard Helms nakazał zniszczenie wszystkich akt programu MK Ultra i większość dokumentów udało się zniszczyć. Ale powołane później dwie niezależne komisje śledcze, prezydencka komisja Rockefellera i senacka Churcha, dotarły do 20 tysięcy dokumentów z programu, które ostały się w wyniku przechowywania ich w niewłaściwym archiwum. A w raporcie Komisji Ustawodawczej Amerykańskiego Senatu z dnia 18 września 1975 roku oświadczono, że wszystkie kraje próbują gromadzić informacje na temat polityków, przeprowadzać badania ekonomiczne i wojskowe w innych państwach oraz tworzyć chaos w niektórych krajach poprzez wspieranie demonstracji. Z pomocą swoich podwójnych agentów rozpowszechniają dezinformacje i rekrutują agentów spośród studentów uczelni.
Agenci z krajów bloku wschodniego obierają na przykład jako cel służby wywiadowcze z krajów zachodnich jak CIA, DIA, FBI, NSA, służby specjalne, oddziały policji w ważnych miastach USA. Wśród celów, targetów, znajdują się również prywatne agencje detektywistyczne, organizacje uchodźców, dezerterów i emigrantów. Brzmi znajomo? Gottlieb zmarł w 1999 roku i nigdy nie postawiono mu żadnych oskarżeń. Czy to tylko przeszłość? Raczej nie. W końcu amerykańscy lekarze brali udział w torturach osób podejrzanych o terroryzm, aby badać wytrzymałość ludzkiego organizmu na tzw. wzmocnione techniki przesłuchań. Tak przynajmniej wynika z raportu organizacji Amerykańscy Lekarze dla Praw Człowieka. Eksperymenty te obowiązywały m.in. w tajnym więzieniu CIA w Polsce. Lekarze mieli nie dbać o zdrowie więźniów i zdobywać w ten sposób wiedzę, by rozwijać tzw. wzmocnione techniki przesłuchań. Więźniowie, którzy trafili w ręce CIA, byli najczęściej torturowani poprzez tzw. waterboarding, czyli podtapianie, pozbawianie snu oraz słuchanie głośnej muzyki, czyli deprywację sensoryczną. A czasami chodzi po prostu o likwidację obiektu, czyli zabicie konkretnego człowieka, na przykład przy pomocy substancji trujących. Myślę zresztą, że trucizny towarzyszą człowiekowi i polityce, władzy, od zarania ludzkości. A te próbowane były niemal zawsze najpierw na wrogach, a później albo równolegle na więźniach. Także w specjalnych radzieckich psychuszkach, gdzie różnica pomiędzy więźniem a pacjentem była żadna. Aleksander Sasza Litwinienko konał powolną, bolesną śmiercią, a brytyjscy lekarze nie byli w stanie mu pomóc. Zabójcy podali byłemu rosyjskiemu funkcjonariuszowi FSB, a wcześniej KGB, śmiertelną dawkę radioaktywnego polonu-210, pierwiastka odkrytego przez Marię Curie-Skłodowską, która nazwała go na cześć swojej nieistniejącej wówczas ojczyzny. Litwinienko otrzymał go w filiżance herbaty. Ile ofiar zabrały doświadczenia na ludziach, więźniach, pacjentach, by poznać ten sposób stosowania tej trucizny? Psychotronika. Pat Pierce był komisarzem kalifornijskiej policji, który napisał 5-stronicowy raport, w którym opisał ukryte, za podanymi mu współrzędnymi, budynki oraz ich otoczenie. Co więcej, potrafił opisać wnętrza tych budynków wraz ze wszystkimi szczegółami, takimi jak wyposażenie znajdujące się w każdym z tych pokoi, a nawet odczytał nazwiska pracowników z przymocowanych do biura tabliczek. Jedynie ostatnie słowa jego raportu wydawały się być pozbawione sensu. Kula bilardowa, żółta jedynka, czarna ósemka, dziura. Okazało się jednak, że są to kryptonimy akt zamkniętych w jednej z szaf. Price nie wiedział, że opisał supertajny ośrodek łączności Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czyli NSA, znajdujący się 210 km od Waszyngtonu. Nigdy tam nie był i w momencie pisania raportu przebywał na drugim końcu kontynentu w Kalifornii w Instytucie Badawczym Stanford, SRI. Prowadzący eksperyment byli zszokowani, poruszeni. Równie wstrząśnięci wynikami eksperymentu byli funkcjonariusze NSA, którzy natychmiast zarządzili przegląd systemów bezpieczeństwa. Przez następne 2 lata, aż do śmierci w 1975 roku, Price znajdował się w centrum jednego z najbardziej niezwykłych wojskowych programów badawczych naszych czasów. Ów program o kryptonimie Scanate był jednym z serii finansowanych przez CIA przedsięwzięć, których celem było zbadanie możliwości wykorzystania percepcji pozazmysłowej do zadań wywiadowczych. Efektem tych prac miał być nowy rodzaj agenta – psychotroniczny szpieg. Psychotronika to nauka o mechanizmach informacyjnych związków, regulacji i kontroli psychiki, energii i fizjologii człowieka. Bazuje ona na twierdzeniu, że podstawy koncepcji rozwoju i psychofizjologicznego kształtowania organizmu człowieka leżą w informacyjnych procesach kosmicznych, planetarnych, wszechorganicznych, komórkowych, molekularnych, bioplazmowych, biograwitacyjnych, kwantowych, a także w próżni. To wszystko brzmi jak oprzyrządowanie pisarza science fiction.
W 1921 roku został utworzony przez Czeka w Rosji oddział specjalny do zdalnego oddziaływania na obiekty biologiczne. Opracowania tej specsekcji, zresztą zmieniające swoją nazwę od WCK aż do FSB, położyły podwaliny pod metody NLP oraz technologii psychotropowych i psychotronicznych. Podobno w początkach rozwoju technik psi testowano je m.in. na córce Feliksa Dzierżyńskiego. Podstawowe środki psychotropowe stosowane były na bazie naturalnych i syntetycznych narkotyków. Zauważono, że efekt deformacji psychiki jest znacznie przyspieszony, jeśli przedmiot badania znajduje się pod wpływem pola o wysokiej częstotliwości. Przedmiot badania, czyli człowiek tak naprawdę. Najistotniejsze osiągnięcia w dziedzinie technologii psychotronicznych i kierowania człowiekiem osiągnięto jednak w hitlerowskich Niemczech. Jedna z najbardziej niezwykłych oficjalnych organizacji III Rzeszy o nazwie ANNRB powstała w 1933 roku. W jej skład weszło Bractwo Świetlistej Loży, później zwanej Vril. Vril to również nazwa niemieckiego latającego spotka. Społeczność ta opierała się na idei okultystycznej antropologii, badając możliwość stworzenia nowej rasy nadludzi, specjalnej mutacji aryjskiej rasy, wyodrębniając gigantyczne promieniowania energii. Dodatkowo byli oni członkami japońskiego Bractwa Zielonego Smoka. W skład ANNRB weszła również uznawana za opartą na ciemnych siłach tybetańska sekta Agarti. W 1926 roku w Berlinie i Monachium istniała nieduża kolonia Hindusów i Tybetańczyków. Później, kiedy pozwoliły już na to środki, naziści zaczęli wysyłać do Tybetu wiele ekspedycji, które następowały po sobie nieprzerwanie prawie do 1943 roku. W styczniu 1939 roku ANNRB razem z 50 instytutami, którymi dysponowała, włączono do SS, jednak jej szefowie weszli do osobistego sztabu Himmlera. Na badania prowadzone w ramach ANNRB Niemcy włożyli ogromne środki, ponoć o wiele większe niż USA na stworzenie pierwszej bomby atomowej. Specjalnie stworzone grupy wywiadowcze ANNRB zbierały informacje z różnych szkół nauki z całego świata w dziedzinie technologii psychotronicznej i sterowania kontroli ludźmi w celu stworzenia całkiem nowego rodzaju broni. W latach 40. Niemcy były największym światowym centrum naukowym do badań nad możliwościami psychiki i fizjologii człowieka. W Niemczech znajdował się jedyny na świecie Instytut Psychologii i właśnie w Berlinie pracował wielki psychiatra, hipnolog Johannes Schulz, autor nowej europejskiej koncepcji psychicznej samoregulacji, która wchłonęła w siebie wszystko, co najlepsze ze wschodu i świata. I w 1932 roku odkrycie Schulza w końcu doprowadziło do nowego spojrzenia na trening autogenny skierowany na otwarcie i wykorzystanie rezerw organizmu ludzkiego. Swój system Schulz nazwał treningiem autogennym lub nowym systemem autohipnozy. Najwyżej postawieni funkcjonariusze partyjni NSDAP byli głęboko zafascynowani praktykami okultystycznymi. Astrolog Wilhelm Wolf zwolniony został nawet z obozu koncentracyjnego i został doradcą Reichsführera SS Heinricha Himmlera, wspólnie jednak z Feliksem Kerstenem, masażystą, ryzykując życiem, wykorzystywał słabość nazistowskich przywódców do okultyzmu i zręcznie nimi manipulując pomógł uratować tysiące więźniów obozów koncentracyjnych. Ponadto w czasie II wojny światowej pojawiła się cała masa jasnowidzów. W 1941 roku nadworny jasnowidz Stalina, Wolf Messing, przepowiedział śmierć Hitlera i porażkę Niemiec. Hitler natychmiast wyznaczył nagrodę za jego głowę. Nazistowskie władze były do tego stopnia zafascynowane astrologią i zjawiskami paranormalnymi, że doprowadziły do powstania Instytutu Różdżkarstwa w Berlinie. Jego głównym zadaniem miało być wykrywanie statków wroga. Kiedy wiadomość o tym dotarła do Londynu, młody oficer wywiadu marynarki wojennej Ian Fleming, ten sam, który po wojnie wymyślił Jamesa Bonda, sfabrykował przeciek o sukcesach brytyjskich różdżkarzy. Niemcy byli skonsternowani, tym bardziej, że w owym czasie tracili bardzo dużo łodzi podwodnych. Jednak prawdziwy rozkwit szpiegostwo parapsychiczne przeżywać zaczęło dopiero w okresie zimnej wojny. Wprawdzie ówczesna propaganda mieszała fakty z fikcją, z pewnością jednak blok komunistyczny wyprzedzał pod tym względem Zachód. Wydawano tysiące, jeśli nie miliony dolarów na badanie zjawisk paranormalnych. Zresztą sama wierchuszka III Rzeszy także miała swojego nadwornego jasnowidza Erika Jana Hanusena. Choć Hanusen podawał się za duńskiego szlachcica, w rzeczywistości pochodził z czeskiej rodziny żydowskiej, a jego prawdziwe nazwisko brzmiało Steinschneider.
nie przeszkodziło mu to w zdobyciu popularności wśród nazistów, dla których nie tylko organizował specjalne seanse przepowiadania przyszłości, ale którym pożyczał spore sumy pieniędzy. Zresztą o przyjęciach wyprawianych przez Hanusena na jachcie Ursel Führ, zwanym wśród berlińskiej socjety jachtem siedmiu grzechów, krążyły niestworzone opowieści. Zaś w swoim pałacu okultyzmu zgromadził on przedmioty kultu z całego świata oraz hodował egzotyczne zwierzęta. Ponadto ze względu na swoje zdolności hipnotyczne był porównywany do Grigorija Rasputina. Jednak żydowskie pochodzenie stało się jedną z przyczyn rozbratu Hanusena z elitą rządzącą, choć do objęcia władzy przez Hitlera w 1933 roku cieszył się on ogromną sławą i uznaniem, przepowiadając m.in. pożar Reichstagu. Twierdzi się, że z racji niewygodnego długu, jaki naziści zaciągnęli u żydowskiego magika oraz faktu, że być może wiedział on za dużo o ich planach, w 1933 roku Hanusen został porwany i zamordowany, co miał ponoć przewidzieć, mówiąc swojej asystentce, iż koniec jest bliski. Po wojnie wszystkie tajne badania niemieckie dostały się w ręce zwycięzców, czyli Amerykanów i Rosjan. W ZSRR ponoć prowadzono badania dotyczące elektromagnetycznych i infrasonicznych nadajników ultradźwiękowych, przeznaczonych do wyrządzania szkód, broń, rażące promieniowanie. Od 1982 roku w ZSRR zaczął powstawać system horyzontalnych kompleksów radiolokacyjnych i okazało się, że należące do tego kompleksu stopniowane anteny potrafią promieniować. Powstawało jednolite pole psychotroniczne, zdolne wpływać na świadomość człowieka. Takie anteny powstały m.in. w Czarnobylu i w Krasnojarsku. Wchodziły one w skład systemu Kula, który był przeznaczony do kierowania falami mózgowymi Theta i Delta. Fale Theta występują podczas medytacji, transu, hipnozy, intensywnego marzenia i intensywnych emocji, zaś Delta występują w stanie najgłębszego snu podczas głębokiej medytacji, także u małych dzieci i w przypadku pewnego rodzaju uszkodzeń mózgu. W rozwój psychotroniki zaangażowanych było w ZSRR ponad 20 instytutów. W uchwale Komitetu Rady Najwyższej ZSRR do spraw nauki i technologii, główną organizacją kraju odpowiedzialną za rozwój nietradycyjnych dziedzin była zwana Międzybranżowym Naukowo-Technicznym Centrum WENT. W sprawozdaniu tego centrum pod tytułem Podstawowe kierunki działań mowa jest o zdalnym medyczno-biologicznym i psychofizycznym oddziaływaniu na wojska i ludność emitorami torsyjnymi. To bardzo przypomina niektóre powieści braci Strugackich, powieści science fiction, które zostały sfilmowane zresztą przez samego Bondarczuka pod tytułem Absienny Mir, czyli Przenicowany Świat, który serdecznie polecam. Bardzo fajny film, właściwie dwie części. Podobno zbudowano bojowe generatory psychotroniczne, zdolne precyzyjnie razić funkcje życiowe organizmu człowieka, oddech, serce i układ krążenia oraz połączenia nerwowe. Grupa naukowców największego radzieckiego przedsięwzięcia obronnego MKB Elektron dokonała sensacyjnego odkrycia. Ujawniono, że w promieniach lasera jest obecne tak zwane promieniowanie psikwantowe. Pod jego wpływem w ludzkiej krwi następuje zwyrodnienie erytrocytów i w wyniku tego następuje u człowieka zniszczenie układu odpornościowego. Niektóre eksperymenty były dosyć nieprzyjemne. Przykładem może być Nina Kaługina z Leningradu, która nauczyła się zabijać żaby, zatrzymując na odległość pracę ich serc. Ostatecznym celem tych badań miało być kontrolowanie ludzkich myśli. Tym samym zajmował się zresztą amerykański pułkownik Jim Channon i podległy mu pierwszy batalion ziemski. Tę zupełnie odlecianą historię możesz jednak zobaczyć w innym filmie Człowiek, który gapił się na kozy. Serdecznie polecam. W 1954 roku na drugą stronę żelaznej kurtyny przeszedł oficer KGB dr Mikołaj Kokow, który twierdził, że KGB przeprowadza próby z tak zwaną bronią psychotroniczną. Celem tych eksperymentów było wykorzystanie zdolności paranormalnych do niszczenia pocisków, oślepiania systemów radarowych i zakłócania pracy komputerów. Podobno Rosjanom udało się za pomocą energii psychotronicznej złamać ludzki kręgosłup. Niezależnie od stopnia prawdziwości tych rewelacji, Stany Zjednoczone nie mogły sobie pozwolić na zlekceważenie potencjalnych korzyści płynących z energii psychicznej. W 1971 roku kosmonauta Edgar Mitchell w czasie wyprawy statku Apollo 14 próbował nawiązać telepatyczny kontakt z odbiorcą znajdującym się na Ziemi. Eksperyment zakończył się fiaskiem. Ale już w następnym roku NASA rozpoczęła pracę nad skonstruowaniem urządzenia, które miało pomóc kosmonautom w telepatycznym porozumiewaniu się.
Pomysłu nie udało się zrealizować, ale dwóch naukowców zaangażowanych w pracę nad tym projektem, Harold Puthoff i Russell Tuck, kontynuował badania w Instytucie Badawczym Stanford, o którym już dziś mówiłem, SRI, częściowo dzięki finansowanej przez NASA pomocy. W owych latach aż 70% funduszy tego instytutu pochodziło ze zleceń rządowych. W 1972 roku Tuck i Puthoff, fizycy kwantowi, zetknęli się z nowojorskim malarzem Ingo Swanem. Swan należał do pracującej pod egidą Amerykańskiego Towarzystwa Badań nad Psychiką grupy badawczej zajmującej się zjawiskiem jasnowidzenia. Tuck i Puthoff zdali sobie sprawę z możliwości wykorzystania takich zdolności i zorganizowali zespół badawczy, na czele którego stanęli Swan i emerytowany komisarz policji Pat Price. Wyniki prac okazały się bardzo obiecujące i zostały przez twórców zespołu uznane za wielki sukces. Nieomal od razu zainteresował się nimi wywiad. W październiku 1972 roku zaaranżowano spotkanie pomiędzy Puthoffem a pewnym anonimowym naukowcem. Według Swana efektem owego spotkania była dotacja w wysokości $50,000 przeznaczona na badania nad powtarzalnym zjawiskiem mogącym mieć zastosowanie w wywiadzie. Taka była nazwa. Nowy sponsor występował pod nazwą East Coast Challenger, jednak tajemnicą Poliszynela było to, że kryje się za nią CIA. Na jej zlecenie SRI miało w ciągu 8 miesięcy opracować metodę szpiegowania za pomocą zdolności parapsychicznych. W ten sposób Tuck i Puthoff rozpoczęli pracę nad projektem Scanate. Po miesiącach poszukiwań i eksperymentów w czerwcu 1973 roku naukowcy z SRI uznali, że udało im się odnaleźć owo powtarzalne zjawisko, które powinno zadowolić ekspertów CIA. Puthoff spotkał się z East Coast Challenger i przedstawił wyniki badań. W ciągu tygodnia Ingo Swan otrzymał do rozpoznania swoje pierwsze współrzędne z agencji wywiadowczej. Pojawiła się nowa psychotroniczna metoda wywiadowcza. Zwolennicy wykorzystania jasnowidzenia jako metody wywiadowczej mieli teraz mniej problemów z przekonaniem odpowiednich osób w Pentagonie, że warto przeznaczyć większe kwoty na badanie tego zjawiska. Wkrótce jednak nadmierne zainteresowanie mediów sukcesami naukowców skłoniło rząd do utajnienia wyników programu, a gdy w 1975 roku umarł Pat Price, władze ogłosiły zakończenie badań, przynajmniej oficjalnie. Bo jeszcze w 1978 roku przedstawiciele rządu starali się zasięgnąć informacji o wynikach badań w 5 spośród 14 amerykańskich laboratoriów parapsychologicznych. A kiedy w 1980 roku w Iranie zatrzymano amerykańskich zakładników, rząd ponownie zwrócił się o pomoc do ludzi z SRI. Pomimo zaprzeczeń, Pentagon wciąż finansował badania nad zjawiskami parapsychicznymi. W 1977 roku powstał nowy program badawczy o kryptonimie Grill Flame, dzięki któremu amerykańskie służby wywiadowcze zyskały swoich własnych psychotronicznych szpiegów. Wyszkolonych w jasnowidzeniu agentów wywiadu wojskowego umieszczono w Fort Meade w Maryland. Projekt Grill Flame został oficjalnie zamknięty w 1983 roku, w rzeczywistości jednak pracę kontynuowano w tajemnicy. Fundusze na badania nadal pochodziły z budżetu Pentagonu, a nie były jedynie księgowane pod hasłem Grill Flame. Zmienił się również kryptonim. Początkowo na Centerlane, potem na Sunstreak, ostatecznie na Stargate, czyli Gwiezdne Wrota, a pieczę nad badaniami przejął kontrwywiad wojskowy. Władze były pod wrażeniem rezultatów. Agenci media penetrowali nieomal cały świat. Brali udział w lokalizacji tajnych tuneli wykopanych pod granicą pomiędzy północną a południową Koreą. Odnaleźli radziecki bombowiec, który uległ katastrofie w Afryce. Uczestniczyli w sprawie zabójstwa prezydenta Parka w Korei Południowej. Wykrywali próby jądrowe w Chinach, ośrodki szkoleniowe terrorystów w Hezbollah na Bliskim Wschodzie. Wskazali również miejsce pobytu generała Kaddafiego w czasie amerykańskiego nalotu na Trypolis. I tutaj jedynie przypomnę Ci, że tajni agenci mediumiczni, owi agenci media, świetnie pasują do zamaskowania prawdziwych źródeł informacji. W 1995 roku wydano oficjalne oświadczenie, iż Fort Meade został zlikwidowany. Tylko po co? Przecież oficjalnie nie istniał on już od 9 lat. Czyżby chodziło o szpiegostwo psychotroniczne? Po oficjalnym zamknięciu Fortu Meade major Ed Dames założył firmę Psi-Tech, która zajmuje się zdobywaniem informacji przy użyciu zdolności parapsychicznych.
PsyTek szczyci się swymi wpływowymi klientami, wśród których można znaleźć nawet rząd Stanów Zjednoczonych. Cóż, w końcu PsyTek jest kontynuacją programu Grill Flame. Dames uczył technik jasnowidzenia w Beverly Hills, to dzięki niemu udało się odnaleźć narzędzie zbrodni w słynnej sprawie O.J. Simpsona. Czyżby więc historia zatoczyła koło i wywiad psychotroniczny znowu miał wrócić w ręce cywilne? Stanfield Turner, szef CIA, zapytany o to, czy wywiad korzysta z osiągnięć psychotroniki, odpowiedział: żaden oficer wywiadu nie może zupełnie zlekceważyć niczego, co może okazać się potencjalnym źródłem wartościowych informacji. Towarzystwo. Jelena Pietrowna Gan, znana całemu światu jako Helena Błowacka, urodziła się przedwcześnie 31 lipca 1831 roku w mieście Jekaterynosław, dzisiejszy Dniepropietrowsk, o 2:17 w nocy. Panieńskie nazwisko jej matki brzmiało Fadiejew i należała do szlacheckiej rodziny książąt z Dolgorukow. W wieku 16 lat poślubiła Piotra Aleksiejewicza Gana, który pochodził z niemieckiej rodziny, która przeniosła się do Rosji w połowie XVII wieku. W bardzo młodym wieku nasza bohaterka przeczytała wszystkie główne dzieła ezoteryczne z biblioteki jej dziadka, kabałę, traktaty o alchemii i astrologii, legendy o Atlantydzie i o greckich kapłanach. Do tego rozmawiała ze zmarłymi, słyszała głosy i tym podobne. Wokół niej krąży wiele legend, a ona sama pilnie zacierała swoje ślady przez całe swoje życie i nigdy nikomu nie powiedziała całej prawdy. O młodej Błowackiej najczęściej opowiadali jej krewni, więc informacje są mniej lub bardziej wiarygodne. Otóż podczas chrztu Heleny jej młodsza siostra podpaliła przedmiot z przyborów kościelnych i w cerkwi wybuchł pożar. Jako nastolatka odmówiła wychodzenia w najnowszych sukienkach zgodnych z najnowszą modą. Wydawały jej się zbyt szczere. Pewnego dnia krewni nalegali, aby włożyła daną sukienkę i poszła z nimi na bal. Ona włożyła stopę do garka z wrzącą wodą, a potem przez kolejne 6 miesięcy nigdzie nie wychodziła. Od dzieciństwa uczyła trzymać się w siodle jak mężczyzna i uwielbiała galopować, szczególnie tak z miejsca. Była takim rozbrykanym kawalerzystą jak jej ojciec. Kiedy Fadiejewowie mieszkali w Tyflisie, czyli dzisiejszym Tbilisi, książę Golicyn przybył do miasta ze swoim synem Aleksandrem. 16-letnia Helena została zauroczona przez tajemniczego gościa i podczas jednego ze spacerów w tajemnicy dowiedziała się, że jest on masonem. Powiedział jej, że kiedyś był jeden kontynent, na którym żyli oświeceni ludzie z najgłębszą wiedzą o przyrodzie, o wszechświecie. Golicyn przekonywał, że cząstki niegdyś powszechnej wiedzy są rozproszone po całym świecie, a współczesne religie to tylko fragmenty jednego systemu religijnego, który wyznawali kapłani atlantyccy, co opisał ponoć Platon, ale, podkreślił on, nadal żyją ludzie z tą wiedzą. Można ich odnaleźć w Tybecie, wśród ocalałych Indian amerykańskich, a także w Indiach i Egipcie. I tak zapłonęła wyobraźnia młodej Heleny. Za mąż wyszła przed 17 urodzinami, czyli bardzo podobnie jak matka, za wicegubernatora Erywania Nikifora Wasiliewicza Błowackiego. Ale małżeństwo ponoć nie zostało skonsumowane. Po 3, podobno ciężkich dla niej miesiącach, ukradła konia i pojechała na nim do Tyflisu, gdzie wsiadła na statek i trafiła do Stambułu. Nie miała ani biletu, ani paszportu, ale udało jej się oczarować kapitana statku. A w Rosji wybuchł skandal z powodu jej eskapady. Pieniądze szybko się skończyły i Helena dostała pracę w cyrku. W pewnym momencie był pokaz jeździecki. Akrobaci zwrócili się do publiczności i zaproponowali, że spróbują szczęścia przeskakując na koniu przez 18 przeszkód. I za każdym razem był ten sam śmiałek spośród publiczności, nasza bohaterka. Za każdym razem musiała, pokonując kilka przeszkód, spaść z konia. Kiedyś nie mogła się oprzeć i postanowiła przeskoczyć wszystkie 18 barier, ale na ostatniej potknęła się i wylądowała na ziemi pod koniem. Przeżyła, choć uszkodziła sobie klatkę piersiową, a potem przez większość życia odczuwała dyskomfort i okresowe napady bólu.
Trafiła do Egiptu i zaczęła samodzielnie studiować ezoteryczną tradycję tego kraju, poznawać lokalnych okultystów i mistyków, starszych i mędrców, z pewnością wielu szarlatanów. Jej zainteresowanie tajemnicami było ogromne, jej pragnienie przygody przeogromne, a nieustraszoność błyszczała w jej ogromnych, młodych, niebieskich oczach. Swoje 20 urodziny obchodziła już w Anglii. W 1851 roku w Londynie odbyła się słynna Światowa Wysława Przemysłowa, prezentująca osiągnięcia nowoczesnej nauki i racjonalnej myśli. Jej symbolem stał się ówczesny drapacz chmur, kryształowy pałac ze szkła i żelaza. Wzięło w niej udział 6 milionów ludzi, a jedno spotkanie naszej Heleny oznaczało przesunięcie materialistycznej kultury Zachodu w kierunku mistycyzmu Wschodu. Spotkała bowiem młodego indyjskiego arystokratę. Sama Helena nazywała go Mahatma Moriah. Czy była to postać realna? Cóż, powiem tak. Była realna jak niemal wszystko w jej ukoloryzowanym życiu. Po tym spotkaniu wyruszyła w podróż przez Kanadę, Meksyk, cały kontynent północnoamerykański, śladami Atlantów i w 1852 roku przybyła do Indii. W 1855 spenetrowała Tybet, pomimo że Rosjanie i Brytyjczycy kontrolujący granice Tybetu uważali, że jest szpiegiem, Brytyjczycy, że rosyjskim, Rosjanie, że angielskim. W końcu na tym terenie toczyła się wówczas wielka gra, tak świetnie opisana w Kimie Josepha Rudyarda Kiplinga. Chodziło o niedopuszczenie Rosji na Ocean Światowy, zupełnie jak dziś. I mimo wszystko Helena dostała się tam. W Tybecie zaś związała się z buddyzmem ezoterycznym, studiowała tajne teksty, a przede wszystkim tybetańską księgę umarłych z komentarzami, medytowała pod kierunkiem tybetańskich lamów i przeszła tajną, to jest bardzo ważne, tajną inicjację w świat ducha i po 7 latach zdobyła nowy poziom zrozumienia i zdolności i wyruszyła w świat z przesłaniem. A przy okazji naprawdę dużo tych tajności, prawda? Bławacka stała się wybitnym medium i zaczęła organizować widowiskowe sesje komunikacji ze zmarłymi dla wszystkich, szybko zyskując popularność w najwyższych kręgach. W 1871 roku po inicjacji tybetańskiej utworzyła w Kairze Towarzystwo Badań Zjawisk Duchowych, które jednak nie trwało długo, ponieważ jeden z jej wspólników szczerze schrzanił sprawę. Na jednej z sesji została przyłapana w rękawiczce wypchanej bawełną, zawieszonej pod sufitem. Bławacka oczywiście twierdziła później, że jest to zmaterializowana ręka zmarłego. Kiedy Helena Pietrowna miała 41 lat, przebywała u krewnych w Odessie i z powodu nieznanego biografom i potomkom postanowiła napisać list do oddziału trzeciego kancelarii jego cesarskiej mości, czyli do instytucji, która przekształciła się później w ochrankę. W liście zaoferowała swoje usługi ojczyźnie i carowi jako szpieg. Powiedziała, że złamała prawo tylko w młodości, kiedy uciekła statkiem do Konstantynopola bez paszportu i bez pozwolenia. Opisała samą siebie w sposób całkowicie cyniczny, z gorzkim takim smaczkiem. Mówię po francusku, angielsku i włosku jak po rosyjsku. Rozumiem biegle po niemiecku i węgiersku, trochę po turecku. Z urodzenia należą do najlepszych szlacheckich rodzin Rosji i dlatego mogę poruszać się zarówno w najwyższych kręgach, jak i w niższych warstwach społeczeństwa. Całe moje życie grałam różne role i jestem w stanie zaprezentować każdą osobę we wszystkich warstwach społeczeństwa. Poprzez duchy i inne środki mogę nauczyć się wszystkiego, dowiedzieć się prawdy od najbardziej tajemniczej osoby. Ciekawie zinterpretowała swój spirytualizm i zdolności paranormalne w sposób czysto praktyczny i pragmatyczny. Zajmując się spirytyzmem, jestem znana w wielu miejscach jako silne medium. Setki ludzi na pewno uwierzyły i będą wierzyć w duchy. Przyznam się, że przez 3/4 czasu duchy przemawiały i odpowiadały moimi własnymi, na powodzenie moich planów, słowami i przemyśleniami. Rzadko. Bardzo rzadko mogłam przez tę pułapkę wydobyć od ludzi ich najskrytsze i najpoważniejsze nadzieje, plany i tajemnice. Powoli jednak kuszeni doszli do takiego punktu, w którym myśląc, że mogą uczyć się od duchów przyszłości i tajemnic innych, dawali mi swoje własne. Ale działałam ostrożnie i rzadko wykorzystywałam swoją wiedzę dla własnej korzyści. Oficjalnie nikt nie skorzystał z jej usług, ale nie wiemy tego na pewno. Ja może dodam, że ona przez całe życie żyła na koszt innych. I być może w tym czasie, kiedy napisała ten list, po prostu nie miała kasy.
W 1873 roku kupiła jednak bilet na parowiec płynący do Ameryki, gdzie rozpoczął się nowy i ostatni etap życia naszej bohaterki. Początkowo zarabiała na życie sprzedając rękodzieło, tłumacząc i pisząc artykuły. Nieco ośmielona i przyzwyczajona do nowego środowiska, postanowiła rozpocząć przygodę pisarską. W 1874 roku przetłumaczyła satyrę Sałtykowa-Szczedrina lub też Turgieniewa. Tutaj opinie biografów bardzo się różnią. Zastępując Rosję w historii Ameryką, a cara prezydentem, i wybuchł skandal. Wtedy jej kariera literacka w Stanach trochę się zatrzymała, bo to jednak plagiat. Ale aż do wydania w 1877 roku dzieła, które przyniosło jej znaczną sławę i tantiemy, czyli Odsłonięta Izyda. Książki tej też nie napisała sama, a przy pomocy Henry'ego Steela Olcotta. W tej książce jednak autorka wykazała się nieprawdopodobną znajomością filozofii, religii i mistycyzmu starożytnych Greków, mistycyzmu wczesnego chrześcijaństwa i średniowiecznych alchemików i rozważała ezoteryczne aspekty chrześcijaństwa, buddyzmu, zaratusztrianizmu, hinduizmu i konfucjanizmu. Ukazała czytelnikowi, że za różnorodnością form religijnych i filozoficznych stoi ten sam wieczny system i uznała go za ślady zaginionej Atlantydy. Później przyszły kolejne prace ezoteryczne. Ostatnie lata życia spędziła pracując nad tajną doktryną, czy też nauką tajemną, która miała stać się podstawą długowieczności i dobrobytu towarzystwa teozoficznego. W książce pod tym tytułem podsumowała wszystkie swoje duchowe i intelektualne doświadczenia. Dla ogółu istniała legenda, że książka została jej telepatycznie podyktowana przez tajnych nauczycieli z Himalajów i że duże fragmenty zostały napisane za pomocą pisma automatycznego na długo przed Freudem i dadaistami, bez udziału świadomości. Prawda jest taka, że to był kolejny plagiat bardzo wielu prac ezoterycznych, które zostały wydane dużo wcześniej. Praca jednak okazała się sukcesem i stała się podręcznikiem i ulubioną książką tysięcy mistyków, naukowców, poetów, muzyków i pisarzy. Nawet Albert Einstein wysoko cenił Bławacką i wielokrotnie powracał do jej głównej pracy. Zagorzałymi wielbicielami twórczości Bławackiej byli rosyjski kompozytor Aleksander Skriabin, holenderski artysta Pete Mandrin, angielski mistyk Aleister Crowley i amerykański twórca scjentologii Ron Hubbard. Sama Helena Pietrowna uwielbiała opowiadać, jak to walczyła z Giuseppe Garibaldim w jego włoskich kampaniach wojskowych. Została poważnie ranna i prawie umarła, ale została cudownie uratowana przez swojego anioła stróża i kontynuowała bycie medium. Pewnego razu po jednym z regularnych seansów weselnych z jej rękawa wypadł dzwonek, a gdy jeden z obecnych podniósł go i wręczył jej, była tylko trochę zakłopotana, cóż... Bławacka wiedziała zarówno to, że trzeba przyciągać tłum, jak i to, jak to zrobić. Jeszcze zanim zmarła, to na stanowisku prezesa Towarzystwa Teozoficznego zastąpiła ją znana angielska socjalistka Annie Besant, której zawdzięczamy Jiddu Krasznamurtiego i jego nauki. Szyfry i okultyzm. Czeka, czyli Wszechrosyjska Komisja Nadzwyczajna do walki z kontrrewolucją, spekulacją i nadużyciami władzy, założona i kierowana przez Feliksa Dzierżyńskiego, miała pewną tajemniczą komórkę zajmującą się parapsychologią. Jej członkowie szukali śladów dawnych cywilizacji i magicznych przedmiotów, wyprzedzając o kilkanaście lat hitlerowskich archeologów z Annenerbe. Prowadzili oni m.in. badania nad telepatią, hipnozą i przemianą ludzi w zombie. W październiku 1918 roku wezwano do siedziby Aleksandra Barczenkę, miłośnika fantastyki. W gabinecie przywitało go kilku czekistów, którzy powiedzieli, że wprawdzie był na niego donos, ale oni nie wierzą, że głosi antysowieckie hasła. Opowieściami o Agarcie, które wygłosił nieco wcześniej na oficjalnym wykładzie, najbardziej zainteresowany wydawał się eserowiec Jakow Bliumkin, który przedstawił autorowi wykładu propozycję współpracy ze służbami specjalnymi. Barczenko przyjął ofertę i nieco później otrzymał zaproszenie do współpracy od Gleba Bukija, wysokiego funkcjonariusza Czeka, który od 1921 roku pełnił funkcję dowódcy tajnego oddziału zajmującego się szyframi i parapsychologią. Znali się, gdyż jeszcze w czasach carskich obaj wstąpili do tej samej petersburskiej loży martynistycznej. Bukij polecił pisarzowi, aby ten przeszkolił podległych mu czekistów w zakresie praktyk magicznych. Jednym z jego uczniów był
Henryk Jagoda, późniejszy szef NKWD. Zimą 1923 roku Barczenko poznał prawnika Piotra Szandrowskiego, ucznia Georgija Gurdzijewa, słynnego grecko-ormiańskiego mistyka, o którym opowiadałem Ci już w OSS przy okazji Stalina. I już w 1924 roku obaj założyli okultystyczną organizację Jedyne Robotnicze Bractwo, nad którą patronat objęła Czeka. Członkowie stowarzyszenia studiowali nauki tajemne i badali możliwość ich wykorzystania w działaniach wywiadowczych. Ponadto marzyli o odnalezieniu drogi do Szambali, która jawiła im się jako państwo idealnego komunizmu. Jednym z informatorów Barczenki w tej kwestii okazał się buddyjski mnich Agwan Łobzan Dorjiev, inicjator budowy pierwszej buddyjskiej świątyni w Petersburgu. W okresie caratu był on agentem rosyjskiego wywiadu w Tybecie. Udało mu się przeniknąć do najściślejszego kręgu 13 Dalaj Lamy, a jego pseudonim operacyjny brzmiał, o dziwo, Szambala. Dorjiev twierdził, że prawdziwa Szambala leży na styku Indii, Nepalu i Xinjiang w Chinach. Był to obszar zwany Ngari, którym jako namiestnik władał wówczas tybetański separatysta Naga Nawien, zamierzający oderwać się od Tybetu przy pomocy Kominternu. Wyprawę mającą na celu poszukiwanie legendarnej krainy zaplanowano na lato 1925 roku. Patronował jej Boki, który na kierownika wyznaczył Barczenkę, a komisarzem politycznym mianował Jakowa Bliumkina. Sam Bliumkin zasłynął z tego, że latem 1918 roku zastrzelił z rewolweru niemieckiego ambasadora hrabiego Wilhelma von Mirbach-Harfa. Ekspedycja miała przejść przez Pamir i Hindukusz, po czym wkroczyć do Szambali przez jedną z dolin w Himalajach. Wszystko układało się dobrze, dopóki na przeszkodzie nie stanęły knowania nieprzyjaznych Bokijowi kolegów czekistów, w tym dowódcy wywiadu Michaiła Trilisera oraz Henryka Jagody, którzy udali się do Grigoria Ciczerina, ówczesnego ludowego komisarza spraw zagranicznych, i przekonali go, by wszystko odwołał. Selim Hazbijewicz w artykule Masoni, okultyści, Sowieci i Stalin informuje, że wyprawa ta miała kosztować 100 tysięcy rubli w złocie i że Ciczerin wolałby ekspedycja wyjechała do Lhasy, stolicy Tybetu. Bokijowi i Barczence nie udało się wyruszyć w Himalaje, uczynił to jednak w tajemnicy Bliumkin. Na granicy aresztowała go brytyjska policja, ale uciekł, kradnąc przy okazji ważne dokumenty. O dziwo, drogi do Szambali nie odnalazł. Powrócił do Moskwy przez zachodnie Chiny w czerwcu 1926 roku. Mówi się, że przyczyną upadku i śmierci Bokija był lekceważący stosunek do Stalina. Wymsknęło mu się ponoć kiedyś. A co mi tam Stalin? Mnie Lenin mianował na to stanowisko. Aresztowano go 16 maja 1937 roku podczas czystek prowadzonych przez krwawego Nikolaja Jeżowa, ówczesnego szefa NKWD. W czasie przesłuchań przyznał się do założenia loży masońskiej o nazwie Jedyne Robotnicze Bractwo. Potem posypały się kolejne zatrzymania. Barczenko został oskarżony o współpracę z religijno-politycznym centrum Szambala, znajdującym się na terenie jakiejś brytyjskiej kolonii, które ma szeroko rozwiniętą sieć filii w wielu azjatyckich krajach oraz w samym ZSRR i pracuje nad podporządkowaniem sobie Związku Radzieckiego. Na poważnie to były właśnie te zarzuty, do których się przyznał. Bokija rozstrzelano jesienią 1937 roku, Barczenkę kilkanaście miesięcy później. W obu przypadkach rozkaz egzekucji podpisał sam Stalin. Aresztowano i zabito większość członków Jedynego Robotniczego Bractwa. Jednym z nielicznych, który uszedł cało, był spokrewniony z Gurdzijewem Mierkułow. Bliumkina zlikwidowano jeszcze w latach 20. za kontakty z Lwem Trockim. Zaś utworzony przez Bokija oddział nadal funkcjonował w strukturach radzieckich służb specjalnych. A później jego śladem wyruszyli hitlerowscy archeolodzy z Annenerbe, którzy dziwnym zbiegiem okoliczności prowadzili swoje badania w tych samych miejscach, co wcześniej Czeka. A na początku lat 50. amerykańska CIA zwerbowała w Tybecie do współpracy Yeti, człowieka śniegu, no może nie tak do końca. Było to zaraz po zajęciu Tybetu przez armię chińską i Waszyngton postanowił bacznie obserwować poczynania Chin w tym rejonie świata, co w slangu zawodowym zaczęto określać jako poszukiwanie śladów Yeti, nie przez przypadek. Ekscentryczny amerykański milioner Tom Slick wyruszył bowiem z ekspedycją poszukiwaczy człowieka śniegu. Nie ma jednak co ukrywać. W jej skład weszli tajni współpracownicy, agenci do wynajęcia, powiązani ze służbami amerykańskimi, rosyjskimi i indyjskimi. Niezła przykrywka dla zorganizowania dywersji przeciwko armii chińskiej w Tybecie, nie? Członkowie ekspedycji werbowali górali w Tybecie, dokonywali wstępnej selekcji ochotników i wysyłali ich do Camp Hale, czyli bazy sił specjalnych w górach skalistych w Colorado.
Ci zaś przechodzili szkolenie w operacjach dywersyjnych i obsłudze radiostacji, po czym byli zrzucani na spadochronach nad Tybetem z samolotów prywatnej firmy transportowej. Chyba to takie trochę znane, nie? Operacja ta miała kryptonim Cyrk Cieni, a dywersanci byli tybetańskimi cichociemnymi. W latach 1957-59 Tom Slick zorganizował 3 ekspedycje poszukujące Yeti. Ostatnia polegała na ewakuacji Dalaj Lamy do Indii. 17 marca 1959 roku ludzie Toma wyprowadzili go wraz z całą jego rodziną i świtą. 3 kawalkady uciekinierów ochraniała cała armia partyzantów wyszkolonych przez CIA. Armia tybetańskich górali walczyła z Chińczykami do połowy lat 70. Wówczas USA nawiązało oficjalne stosunki dyplomatyczne z Chinami i CIA zakończyła operację Cyrk Cieni. Zaś weterani walk partyzanckich wynajmowani przez himalajskie ekspedycje jako szerpowie rozpowszechniali dalej opowieści o człowieku śniegu. I na dziś byłoby to na tyle. Ja opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. A praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej, a ten odcinek zakończę. I jeśli chcesz się ze mną skontaktować, to pisz proszę na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia. Piotr Herman, szpiegul.pl, okiem służb specjalnych. Cześć!